Cześć, tu Maciek z podcastu K20. Dotychczas słyszeliście mój głos jako mistrza gry Werze Popiołów, Groźnych Woźnych czy Patykiem Szprychy, ale dzisiaj będę go robił głównie za osobę zapowiadającą cały projekt, w którym też wziąłem udział, ale nie będę pierwszą osobą, której głos usłyszycie. Chciałem zaprosić Was do posłuchania efektów naszej pracy nad projektem Naturalna Jedynka, który to projekt obejmował rozgrywki w solo RPG-szki, w gry jednoosobowe, czyli gry, które możecie sami sobie wziąć do ręki z kilkoma kostkami, kartką papieru, ołówkiem, może talią kart czasami i zanurzyć się w przygodę, którą sami tworzycie, sami spisujecie bądź nagrywacie. W projekcie Naturalna Jedynka wzięło udział kilka osób z nie tylko kanału K20 Podcast, a więc są to głosy, które albo znacie, albo nie. Na pewno będziecie mile zaskoczeni tym, w jaki sposób każda z tych osób rozegrała swoje solo przygody. Każdy będzie rozgrywał inną historię za pomocą innej gry, za pomocą innego systemu, o którym na pewno każda z osób coś opowie, coś opisze. Natomiast to, co nas wszystkich łączy, to to, że siedliśmy przed mikrofonem i nagraliśmy właśnie te przygody w formie dziennika, w formie zapisów, ponieważ większość takich gier właśnie w taki sposób sugeruje to robić. Zapisywać dziennik albo nagrywać audiodziennik. Informacje na temat gier, które zostały tutaj rozegrane, będą umieszczane w opisach do odcinków, będą również się na pewno pojawiały na naszym Facebooku czy na innych naszych social mediach. Jeżeli chcecie porozmawiać na temat tych historii, które usłyszycie, zapraszamy również na naszego Discorda. A ja, no cóż, jedyne co pozostaje, to zaprosić Was do wysłuchania pierwszej części, a raczej pierwszych odcinków pierwszej historii. Miłego odbioru. Cześć, nazywam się Marcelina i na co dzień robię rzeczy w ramach kanału Fileus Zero, ale dzisiaj w ramach inicjatywy Naturalna Jedynka chciałabym opowiedzieć Wam moją historię stworzoną na podstawie solo RPGa Honey Buns, stworzonego przez Cindy Malek. Jest to gra, która polega na otwarciu własnej piekarni w lesie, w którym mieszkają małe leśne zwierzątka i serwowaniu im różnych wypieków z tej piekarni. Celem gry jest zdobycie 100 gwiazdek, które to gwiazdki będą mogli przyznawać mi moi klienci. I myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu zacznę swoją opowieść. Witajcie. Mam na imię Marynia, to znaczy Maria, ale lubię, jak wszyscy mówią do mnie Marynia. Myślę, że Maria jest zbyt oficjalne. Co prawda jestem już całkiem dojrzałą niedźwiedzicą, natomiast czuję, że ciągle siedzi we mnie mały niedźwiadek. Jak wyglądam? Myślę, że to powinnam spisać w dzienniku mojej świeżo otwartej piekarni. Jestem niedźwiedzicą brunatną, nic szczególnego we mnie nie ma. Tak jak już powiedziałam, widać na mnie oznaki tego średniego wieku, który chcąc nie chcąc wkrada się gdzieś tam w kąciki mojego futra w postaci drobnych oznak siwizny. Co jeszcze? Taką charakterystyczną cechą, która
zdobi mnie? Ja bym powiedziała, że mnie zdobi, chociaż niektórzy powiedzieliby, że gdzieś tam mnie szpeci. Jest lekko naderwane prawe ucho. Przyczyny tego naderwania być może kiedyś zdradzę. Poza tym nie rozstaję się z moim zielonym fartuszkiem w polne kwiaty. Namalowałam je sama. Malowanie jest czymś, co lubię, szczególnie kiedy mogę zrobić to z moimi siostrzeńcami i siostrzenicami. Poza tym noszę także okulary w grubej oprawce, ponieważ mój wzrok nie należy już do najlepszych. Wspomniałam o mojej rodzinie. Mam siostrę. Ula jest jedną z cudowniejszych niedźwiedzic, jakie chodziły po tym lesie. Moja siostra ma już 4 dzieci. Najstarszą Jadzie, Janka, który jest niewiele od niej młodszy, Ole i najmłodszego, malutkiego Stasia. Uwielbiam te niedźwiadki. Bardzo często spędzamy razem czas, kiedy Ula jest zajęta pracowaniem lub po prostu przygotowywaniem rzeczy dla swoich dzieci. Jeżeli chodzi o tatę dzieciaków, Antoni jest jeszcze bardziej zapracowany niż Ula, więc tak naprawdę przez większość czasu go nie ma. I co to dla mnie oznacza? Ano to, że ponieważ mam tego czasu troszeczkę więcej, to mogę z moimi cudownymi siostrzeńcami i siostrzenicami spędzać czas. Wspominałam już, że ich uwielbiam? Chyba tak. Jak się to stało, że stworzyłam pomysł na moją własną kawiarnię, a tak naprawdę kawiarnię-piekarnię. Chciałabym, żeby to była kiedyś kawiarnia, ale myślę, że póki co możemy stanąć przy piekarni. Jak ona powstała? Wydarzyło się to tak naprawdę jakoś zupełnie samoistnie, kiedy zupełnie przypadkowo wpadliśmy z dzieciakami na pomysł, żeby po prostu spędzać razem czas, piekąc różne cudowne specjały. To tak naprawdę stało się naszą tradycją i w pewnym momencie stwierdziłam, a może by faktycznie zmienić to w biznes, bo muszę przyznać, że nie ma nic lepszego niż rodzinne wypieki. Oczywiście nie spędzamy czasu tylko na gotowaniu, lubimy też gry planszowe. Są moim hobby. Myślę, że to jest jedno z takich hobby zaraz po malowaniu, które mogę powiedzieć, że jest największe. Uwielbiam najróżniejsze gry, od karcianych, przez planszowe, od gier, w których się rywalizuje, przez gry, w które można grać samodzielnie. Również dzieciaki grają ze mną. Ich ulubioną grą w tym momencie jest gra o stawianiu torów pociągowych. Wygrywa ta osoba, która postawi najdłuższą trasę. Ale przejdźmy może do mojej piekarni. Nazwałam ją Cud Miód. Mam nadzieję, że moi klienci docenią tę nazwę. I mam nadzieję, że uda mi się rozkręcić ten biznes. Jeszcze nie wiem, co będę serwować. Tak naprawdę pozostawiłam to właśnie na ten moment. Kiedy to będę rzucała kością i zobaczymy, jakie specjały pojawią się w moim menu. Rzucam 3 razy kostką K20 na składniki, których będę używać, i 3 razy kostką K20 na przepisy, które zostaną przeze mnie zrealizowane. Pierwszy składnik. 12. To będą chipsy czekoladowe. Brzmi naprawdę bardzo pysznie. Drugi składnik. 4. To będzie orzech, a dokładniej orzech włoski, na który ja, Marcelina, jestem uczulona. Ale go bardzo lubię. Ostatni składnik. Również 4, więc proponuję, żeby to przerzucić, żeby nie było za bardzo orzechowo. 18. Karmel. Uwielbiam karmel. No dobrze, czyli mamy do czynienia z orzechem włoskim, karmelem i chipsami czekoladowymi.
I co z tego możemy zrobić? Sprawdźmy. Rzucam 3K20 na to, jakie przepisy zostaną zrealizowane. Pierwszy mój rzut to jest również 12 i to będzie chlebek. Kurczę, chlebek z chipsami czekoladowymi. Może być ciekawe, albo chlebek karmelowy. Myślę, że to jest coś, co mogłabym jeść. Kolejny przepis to jest także chlebek, więc proponuję to przerzucić. 1. To jest ciekawe, dlatego że to są bułeczki cynamonowe. No, myślę, że karmelowe bułeczki z orzechem włoskim i jakimiś czekoladowymi chipsami lub taką posypką z tych chipsów mogłyby być pyszne. Ostatni przepis, który będę realizować, to 10. Tosty. Dosyć dziwne. Ale myślę, że coś z tym zrobimy. No dobrze. To jest w takim razie moje menu na wielkie otwarcie. Z upływem czasu będę mogła je powiększać, ale póki co nie jestem w stanie tego zrobić. Będę musiała sobie poradzić z tym, co mam. I myślę, że nie przedłużając, zaprosimy tutaj pierwszego klienta. Myślę, że możemy rzucić na okoliczność, która się wydarzyła tego dnia, kiedy otwarłam moją restaurację. Nie restaurację, tylko moją kawiarnię. I to jest 3. Był bardzo, bardzo mglisty dzień. Mgła tak naprawdę sprawiała, że na początku się bałam, dlatego że sądziłam, że zwierzątka nie zobaczą mojego napisu. Cud miód. Wymalowałam to osobiście, a tutaj mgła to rzeczywiście uniemożliwiała i naprawdę sądziłam, że nikt nie przyjdzie. Ale udało się. Co prawda spodziewałam się gościa trochę wcześniej, natomiast w pewnym momencie rzeczywiście się zjawił. Był to mały jeżyk. Niewielki. Można powiedzieć, że na progu dorosłości miał sterczące igły na całym grzbiecie i drobne, okrągłe okularki na swoim niewielkim nosie. Wyglądał jakby zabłądził, jakby nie do końca wiedział, czy na pewno znalazł się w dobrym miejscu. Spojrzał po moim lokalu, który postarałam się ozdobić jak najlepiej, szczególnie jeżeli chodzi o porę roku, w której postanowiłam ten lokal otworzyć, czyli jesień. Wszędzie były dynie, kolor pomarańczowy, no i ten szyld, cud, miód, na samej górze, a zaraz pod nim menu. Spojrzałam na jeżyka, on spojrzał na mnie, zapytał, czy to na pewno jest ta nowa kawiarnia? Tak, tak, odpowiedziałam. Jest pan pierwszym klientem, bardzo się cieszę, że pan przybył. Myślałam już, że nikt nie przyjdzie, pogoda jest okropna. Jerzyk kiwnął głową, spojrzał na menu. I teraz zobaczmy, co lubi ten Jerzyk, a czego nie lubi. Rzucam 2K20, żeby zobaczyć, co lubi, a czego nie lubi. Najpierw rzucam na to, co lubi. Lubi 20, czyli lubi wszystko. To dobrze, ale może za czymś nie przepada. Jaki jest jego składnik, za którym nie przepada? To jest 6. Nie przepada za czymś, co chrupie, co jest takie crunchy. Ale z kolei lubi wszystko, więc myślę, że będzie dobrze. Patrzę na menu. Co może mi pani właściwie zaproponować? Uśmiecham się do niego. Wie pan, orzechy o tej porze roku są naprawdę bardzo cudowne. Ale widzę, że marszczy swój nosek, te okulary trochę podjeżdżają do góry. Nie, nie, może coś innego, może nie orzech. Oczywiście, jeżeli trzeba, no to zjem, ale może ma pani coś ciekawszego? Ciekawszego? Tak, tak, oczywiście. To może zaproponuję panu chlebek karmelowy. Jerzyk patrzy na mnie. Karmelowy? Chlebek?
pierwszy raz o czymś takim słyszę. Widzi pan, bo tak naprawdę to jest moja autorska procedura, ale naprawdę mogę zaręczyć, że jest smaczny. Kroję mu kawałek na spróbowanie, podaję na malutkim talerzyku opatrzonym pomarańczową serwetką i zachęcam do tego, żeby spróbował. I kiedy on próbuje, to widzę na jego twarzy, że rozpływa się ten chlebek w jego ustach. Dobrze, to ja w takim razie poproszę trochę tego chlebka. Widzi pani, bo ja tutaj przyszedłem. Ja będę miał tutaj zaraz. Przyjdzie moja koleżanka, ale ja bym chciał, żeby ona tą koleżanką przestała być, żeby stała się moją, mówię pani, sympatią taką w obie strony. Kiwam głową na znak, że rozumiem i uśmiecham się do niego. Rozumiem. To ja może zrobię herbatę? Usiądziecie sobie tutaj w rogu. Mam taki mały stoliczek, proszę spojrzeć, ten z kwiatkami, ze słonecznikami w wazonie. Herbata czarna. Do chlebka karmelowego będzie naprawdę bardzo dobra. Usiądziecie sobie, rozmawiacie, zjecie chlebek i myślę, że wszystko się uda. Jerzyk kiwa głową, siada przy stoliku, wyglądając przez okno. Widać, że mgła również daje mu się we znaki. Boi się, że jego sympatia nie zauważy, gdzie trzeba przyjść. Ale zauważa. Wchodzi, słuchajcie, dzwoneczek na drzwiach zawieszony, którego dźwięk ja też bardzo zawsze lubiłam, dlatego zawiesiłam go celowo nad moimi drzwiami. Dziewczyna również jest jeżem. Ma bardzo piękny pomarańczowy szalik i kiedy dostrzega jeżyka w okrągłych, małych okularkach, uśmiecha się. Siadają do stołu, piją herbatę, jedzą mój karmelowy chlebek. I myślę, że rzeczywiście staną się swoimi sympatiami. No cóż, a ja natomiast uważam, że być może rzeczywiście moja piekarnia Cudmiot była dobrym pomysłem, skoro ma łączyć ze sobą w pary jeże.